Wyobraź sobie, że odpalasz Minecrafta i wygląda dokładnie tak jak na trailerach. Przepiękne, żywe kolory, niesamowite animacje i dźwięki, które potrafią napędzić stracha, szczególnie kiedy chodzisz po jaskiniach. Dzisiaj rozpoczniemy serię survivalową jak za starych dobrych czasów, ale z dodatkowymi ulepszeniami, dzięki czemu gra będzie wyglądała epicko. Koniecznie zostaw like dla zasięgu, bo chcę zobaczyć, ilu z was podoba się cały pomysł. I oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, gdyż 900 tysięcy subów tuż za rogiem. Przy okazji zapraszam cię do mojego sklepu lj.pl, gdzie do 2 września jest dostępny drop i masa ciekawych wzorów. A teraz zapraszam do odcinka. Oczywiście nie możemy rozpocząć serii bez stworzenia świata, więc to pierwsze, co musimy zrobić. MC, ale wygląda jak trailer. Survival. O, nie zmieszczę. No dobra, ale tutaj sobie zaznaczymy, że survival, oczywiście. Cheaty wyłączone. Difficulty normal. Niech będzie normal, bo w sumie hard. Najwyżej zginę, prawda? Dobra, more world option damy sobie. Czekaj, aktualna liczba subów. Halo, w momencie, kiedy to nagrywam. Poczekaj. Dobra, damy turbo dokładną liczbę, żeby nie było tylko po prostu trzy cyferki, tylko będzie 8, 9, 1, 5, 6, 4. To jest dokładna liczba subów w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, a kiedy wy go widzicie, to już pewnie jest troszeczkę inna liczba. Także dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie subki. Lecimy do 900 tysięcy, a potem do miliona normalnie tako. I lecimy w takim razie tutaj world type. Weźmy sobie default, myślę. Może z bonusową skrzynką? Czemu nie? Ej, zawsze robię bez bonusowej skrzynki. Zróbmy z bonusową skrzynką, może się udać. I create new world. Dokładnie tak. Całe info odnośnie tego wszystkiego, co zrobiłem z Minecraftem, macie, że tak powiem, w opisie. Natomiast ja głównie zajmę się rozgrywką. Minecraft będzie wyglądał, no, praktycznie tak jak w trailerze, także szykujcie swoje oczy. Dzień dobry. Tak, to jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Spójrzcie na te animacje, patrzcie na to. Patrzcie, jak te krowy pięknie chodzą, bo majestatycznie. Patrzcie, jak to słoneczko sobie wstaje zza tych gór. Zapowiada się naprawdę ciekawa seria. Sprawdźmy, co mamy w naszej bonusowej skrzynce. O, mam jakiś chlebuś, jabłuszka, deseczki, trochę drewienka. Bardzo fajnie, przyda się na pewno na sam początek. I pierwsze drewniane przedmioty, jak najbardziej, elegancko. Pochodnie też ze sobą weźmiemy. I przeróbmy sobie w zasadzie resztę drewna ewentualnie na deski, bo w sumie i tak pewnie zbierzemy więcej go do tworzenia innych przedmiotów, więc niech będzie w ten sposób, dobra, okej. Krówko, ja cię bardzo przepraszam, ale będę potem głodny. Okej, przynajmniej mamy jedzonko. I oczywiście musimy zebrać drewno. Ja dobra, ja się muszę troszeczkę pojarać ogólnie, bo to wygląda po prostu przekozacko. W ogóle zobaczcie to. Ja normalnie mamy wodę, tam przy okazji chyba jest żelazo, nie? Wrzucamy sobie przedmiot. Kozak, po prostu kozak. I normalnie wskakujemy do wody elegancko, jak to fajnie wszystko w ogóle pod wodą wygląda. Tu jest żelazo, ale to najpierw byśmy musieli zrobić sobie jakiś kamienny kilofik, ale na szczęście mamy tutaj kamień. Ja tak naprawdę w tej serii powinienem się totalnie zamknąć i tylko i wyłącznie grać, ponieważ same dźwięki z resource packów i tego wszystkiego, co tutaj zrobiłem z Minecraftem, naprawdę daje tak niesamowicie inny klimat, że po prostu mój mózg nie wie, co zrobić i co mam mówić w tym momencie. Ja się tak bardzo jaram tym wszystkim, co tutaj jest, że nie wiem, w jaki sposób prowadzić odcinek. Ale to wygląda przekozacko. A poczekajcie, bo będzie tylko lepiej. Zróbmy sobie trochę patyków i zupgrade'ujmy nasze narzędzia, tak jest. Myślę, że mieczyk także możemy sobie zrobić i w sumie kamienną łopatę, czemu by nie, jak najbardziej. I przydałoby się w zasadzie więcej kamienia, bo musimy zrobić jeszcze piecyk. Plus jest taki, że nie muszę się tutaj tak bardzo bać o swoje życie, bo jeżeli zginę, no to po prostu będzie śmiesznie. Ale bardzo długo nie grałem typowo tak na survivalu, na jakimś innym świecie niż mój główny survival, który już tworzę i ma ponad 4000 dni. Jak ktoś nie widział, to polecam film. Ale tutaj jest totalnie inny klimat, bo nie dość, że jest totalnie świeży save, to jeszcze mam wrażenie, jakbym grał w totalnie inną grę niż sam zwykły Minecraft. To jest kozak. Okej, mamy dużo kobla, zrobimy sobie piecek i w sumie, no, nie możemy zrobić smokera, więc przydałoby się jeszcze troszeczkę drewienka. Okej, teraz możemy sobie zrobić smoker i słyszę owieczki, a to idealnie się składa, bo i tak będę potrzebował łóżka. Więc, a owieczko, czy ja mogę prosić? One stoją, udają, że się nie ruszają. Pa, widzieliście to? Zastygły, normalnie udawało, że tematu nie ma, ale fajnie się ruszają, to, o, tak sobie drepta normalnie. Dobra, poproszę tutaj wełny, potrzebuję, naprawdę, sorry. Jakby no bez łóżka za długo nie pociągnę, więc sorry, ale potrzebuję. I przy okazji zdobyliśmy jeszcze trochę jedzonka. Teraz możemy zrobić sobie łóżko i w razie czego będziemy mogli się przekimać. Tak na dobrą sprawę te drewniane rzeczy to mogę już wyrzucić. Haha, ale fajna ta animacja jest, haj!
I jeszcze raz. Myślę, że ta animacja jest w ogóle najlepsza, ale poczekajcie, aż będzie animacja jedzenia. To jest też coś, co mi się turbo podoba. O, psyłka sobie tam lata. Czekaj, idziemy zobaczyć ten przepiękny świat, halo. Zabieraj wszystko, nie przepaliło się całe jedzenie. Nieważne, dawaj, ja muszę poznać ten przepiękny świat, halo. Tu są pszczółki, pokaż się pszczółko. Muszę cię zobaczyć, muszę zobaczyć animację pszczółki, halo. Aha, dobra, jakby się nie różni jakoś bardzo, ale... Ale tak czy inaczej, kolory są bardzo ładne, więc podoba mi się. W ogóle tu są dwa ule, ej, to jest warte zapamiętania na później. Tak swoją drogą się zastanawiam, gdzie... no właśnie, to jest kolejna rzecz, o której wam jeszcze nie powiedziałem. Patrzcie to, jak mamy normalnie miecz przypasany... Jakby normalnie na przy pasie, no rozumisz, czeka sobie na użycie, to jest kozak. Ale pokażę wam coś jeszcze, patrz w to. Jak mamy przycisk F, żeby zmienić sobie na offhanda, na drugą rączkę. Normalnie animacja przekładania rzeczy z ręki do ręki. Come on, to są takie małe, detaliczne rzeczy, ale to wygląda tak niesamowicie dobrze. Jeszcze przydałoby się mieć jakieś dodatkowe animacje. Myślałem, żeby coś takiego zainstalować, ale faktycznie czasami jest to trochę irytujące, więc jednak tutaj pozostanę, myślę, przy tych klasycznych, oryginalnych animacjach. Myślę, że pierwszą rzeczą, którą musielibyśmy zrobić, to przede wszystkim jakkolwiek się dozbroić i znaleźć ewentualnie jakieś miejsce, w którym będziemy mogli później się osiedlić, bo z tego co widzę, to jest chyba jakaś wysepka. Ale mamy tam wioskę, więc idealnie. Bo villagerzy są tak bardzo zmienieni, te animacje, to wszystko, oj tak, w wiosce będzie to bardzo, ale to bardzo widoczne. Lecimy do wioski, ale najpierw patrzcie na jedzenie, czekaj. W sumie jakby to wam pokazać, może najpierw wam pokażę tak. Normalnie widzieliście to? Wyciągasz rękę przed siebie, jesz, jedzenie znika. No przekozak. I tak samo to jest zrobione, jeżeli chodzi o patrzenie się z pierwszej osoby. Też normalnie to jedzenie znika. Jabłko na przykład ogryzamy, tam ogryzek, wszystko te. Przekozak. W sumie trzcina też nam się może później przydać, więc czemu by jej faktycznie teraz nie zebrać? I jak najbardziej. Ale właśnie w wiosce dopiero wszystko ożyje. Serio. Tak serio. Patrzcie to. Co tu się dzieje? Kto się tłucze? Mam wrażenie, że tu się ktoś tłucze. Halo? Te dźwięki drzwi są bardzo głośne, ej. Halo? Halo? Dobra, jakby... Otwieranie i zamykanie drzwi... albo... Nie, on tu łazi w tej weftę, dobra. Tak? To ty. No patrzcie, jak kozacko wyglądają villagerzy, normalnie animacja, wszystko, nosy im się ruszają, dynda... Kto otwiera i zamyka te drzwi cały czas? Halo, proszę się uspokoić. Nie mam bladego pojęcia, kto to robi. W ogóle patrzcie to. Nom. I kotlecik zjedzony. Nie, ale tak serio, to muszę zlokalizować tego, kto cały czas otwiera i zamyka drzwi, bo jakby to brzmi tak, jakbym miał to... za uszami, ale tego, kurczę, nie ma. Ty, gorzej jak mi się jakiś resource pack na przykład zbugował do tego stopnia, że mam cały czas dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Nie, no raczej mało prawdopodobne. Po prostu gdzieś villagerzy ho... No tak, bo ten tu łazi w tej weftę. To pewnie twoja sprawka, co? W ogóle ta wielka głowa. Nie, no jeszcze z tą animacją to wygląda naprawdę przekozacko. Mamy ziemniaczki. O, jak fajnie. I sadzonki, i spoko. Bardzo proszę nie trzaskać drzwiami, halo? Ej, serio, musiałbym zaobserwować, bo mam wrażenie... Nie! Okej, ja wiem, jak to działa. To działa w taki sposób, że ja słyszę wszystkie dźwięki otwierania, zamykania drzwi, bez względu na to, czy one są oddalone ode mnie o 20 kratek, czy pod samym nosem. Dobra, wioski mogą być lekko irytujące. Chyba, że jestem w stanie to jakoś ogarnąć. Czekaj, directional audio maybe? Jakoś to się uda? Czy to pomoże, czy to nie pomoże? No tak nie do końca. Ej, serio. Trzaskanie drzwi w Minecraft normalnie. Jak to jakiś ASMR normalnie wychodzi. Japi to... Czy ty się możesz uspokoić? Dziecko! Łazisz tej weftę, trzaskasz drzwiami. Nie, no ja zaraz im te wszystkie drzwi w ogóle pousuwam. To tak nie może być. Dobra, w ogóle słoneczko zachodzi, więc będziemy musieli się przekimać. Ja się nie spodziewałem, że będą mi tak bardzo trzaskać drzwiami. Ej, serio, naprawdę. Ej, przepraszam, to jest moje łóżko, nie? Halo? Nie, to jest moje łóżko, sio! Nie możesz. Dobra, doigraliście się. Usuwam wam wszystkie drzwi w tej wiosce, nie? Serio. Wszystkie drzwi idą out. Nie ma, sio.
Nie będziecie mi trzaskać drzwiami. Ja się w życiu nie spodziewałem, że będzie mnie irytować coś takiego. W ogóle od tego zacznijmy, dlaczego w tym resource packu tak bardzo te drzwi się jakoś tak jakby przebijają, pomimo tego, że wziąłem niby tam 3D sound, audio, coś tam w ogóle, virtual, nie wiadomo co. Ale tak swoją drogą, zobaczcie, jak bardzo klimatycznie wygląda to zachodzące słońce i jak się te kolory zmieniają. Bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Idę spać. Dobra. Oczywiście trzaskanie o poranku, tak? Bo każdy wychodzi z domu, w ogóle będziemy mieli dużo hajbali, więc bardzo fajnie. Nie, ja muszę się pozbyć wszystkich drzwi, serio, bo ja nie jestem w stanie prowadzić odcinka przez to, że oni trzaskają drzwiami. Ej, serio, jeżeli jestem w stanie jakoś to poprawić, mam nadzieję, jakkolwiek, czy jestem w stanie to poprawić, to będę to próbował poprawić, ale serio, jakby... Dlaczego trzaskanie drzwi, w ogóle wchodzenie, wychodzenie villagerów przez drzwi jest tak głośne z każdej strony? I don't like this. Ale słodkie te animacje są. Ja muszę w ogóle zobaczyć jedną rzecz. Czy jeżeli ja usunę wszystkie drzwi, to czy w dalszym ciągu takie dźwięki będą faktycznie? Czy może to jest w jakiś dziwny sposób wgrane w samego resource packa, że te drzwi się tutaj przebijają? Wiecie, o co chodzi? Bo mi się wydaje, że to może być tak... Nie do końca tak, jak nam się to wydaje na początku, nie? Dobra, teoretycznie usunąłem wszystkie drzwi z tej wioski. Halo? Czy już będzie spokój i cisza? Chyba tak. Czy wreszcie mogę się delektować ciszą i przepiękną grafiką? Prawdopodobnie tak. O, jak super, jak mi się to podoba. Dobra, okej, to wracamy do gameplaya. Myślę, że dobrą opcją będzie zrobienie motyki, bo szybciej dzięki temu będziemy w stanie zebrać wszystkie hejbale. A co do samej lokalizacji bazy, raczej nie będziemy się tutaj osiedlać, tylko tak wiecie, wykorzystam sobie troszeczkę tą wioskę, zbiorę co mogę i idziemy dalej. Szczególnie, że nie mogę mieszkać koło wioski, jeżeli będę słyszał wszystkie zamykanie i otwieranie drzwi z kilometra. Ogólnie to żółte łóżko mi się bardziej podoba niż moje białe, także je sobie wezmę. Tutaj mam akurat pustą skrzynkę, to ją też możemy sobie zabrać. Hejbale zebrane i to raczej wszystkie. Drzwi mam bardzo dużo, nie wiem po co, ale mam, może się przydadzą do czegoś. Pytanie, czy mamy jeszcze tutaj jakieś hejbale? Chyba niekoniecznie. Ale mieliśmy, o ile się nie mylę, właśnie smithing table, dziękuję, ty nic nie będziesz widział, prawda? Dzięki. Okej. Okay. Standardowo Liaju kradnie wszystkie stacje robocze. Biedni villagerzy. O, Blast Furnace również się przyda, jak najbardziej. A tam mamy fletching table, który również zabieramy. I żeby tradycji stało się zadość, musimy pozbyć się golema i zdobyć żelazo. Bo w sumie nie mam jeszcze za bardzo żelaza, a fajnie by było jakieś ogarnąć. Ale tak bardzo jestem zajarany samym wyglądem Minecrafta, że totalnie nie skupiam się na jakimś survivalu. Ej, jakby zbieranie żelaza, robienie armora, szukanie diamentów? Nie, komu to potrzebne? Ja sobie obserwuję, jak świnie chodzą. I ten nos, jakudy się słodkur. Ej, serio, to chyba będzie pierwszy raz, kiedy naprawdę nie będę chciał ruszać świnek, bo są zbyt słodkie. Zbyt cute. Dobra, macie szczęście, będę się żywił hejbalami. Panie golem, czy ja mogę pana prosić? O, jaki zły golem. Jaki zły wścieknięty golem. On jest bardzo zły wścieknięty. No dźwięki, przyznam szczerze, naprawdę, naprawdę ciekawe. Dobra, mamy 5 żelaza. Ej, czekaj, to co byśmy zrobili sobie? Wiaderko na początek, czy może jakiś kilof? W sumie kilof, ja tutaj nie speedrunuję Minecrafta, więc kilof będzie mi zdecydowanie bardziej przydatny na teraz. Ej, jak najbardziej. Ewentualnie jakaś zapalniczka na później, jakbyśmy coś potrzebowali. Dobra. A hejbale byśmy sobie przerobili na chleby. O tak, dawaj mi tutaj chleby. Ponad stak chlebów będziemy mieli. Elegancko. Z głodu nie umrzemy. Tym bardziej, że gram mimo wszystko na hardzie. I wiecie, może być jednak taka bardzo przyjemna później sytuacja, że z głodu można zginąć, prawda, więc... A właśnie, a propos poziomu trudności. Blokujemy sobie oczywiście, nie ma co później zmieniać tego trybu trudności. Już wystarczy, że gram na survivalu. Ej, na hardkorach sobie radzę, to na survivalu też sobie poradzę. Mordo, bardzo przyjemnie z tej waszej wiosce, ale sam rozumiesz. Świat na mnie czeka, jakby... Idę. Pa, pa. Zbytnio daleko od naszego spawnu nie odeszliśmy, bo tam się zrespiliśmy, a tutaj jest wioska. A tu są chyba jakieś... Nie, myślałem, że ruiny portalu, a to jest statek. Teoretycznie jakbyśmy mieli statek, mielibyśmy zakopany gdzieś skarb. A tam chyba mamy lava pula prawdopodobnie. Ej, co to za seed w ogóle? Właśnie, czekaj, bo seed to jest właśnie ten, co ja wpisywałem. No, aktualna liczba słów, jak zaczynałem nagrywać. Ho, niezłe rzeczy, widzowie, niezłe rzeczy. I tu lava pool, tam jest kolejna wioska. Co? No to nieźle. Ej, dobra, to może ja się gdzieś tutaj faktycznie będę chciał osiedlić jednak. To co, na wodzie robimy bazę, nie?
Z dala od wioski. Ej, ale to jest niesamowite, że tu jest druga wioska i lava pool. Wszystko jakoś tak pod nosem. To się rzadko zdarza. Ej, serio. No wiadomo, ustawiony seed, nie? Hashtag ustawiony seed. Muszę zobaczyć, jak blisko mogę podejść, zanim będę słyszał te dźwięki drzwi. No właśnie, już teraz słyszę dźwięki drzwi, dobra. A jak się odsunę tak, to będę słyszał? Jak jestem tych kilkanaście bloków od... Nie, jeszcze słyszę, dobra. Muszę się dalej oddalić. Jeszcze słyszę, jeszcze się oddalić muszę. Teraz? Mi się wydaje, że dźwięki po prostu zamykania, otwierania drzwi są totalnie niedostosowane, jeżeli chodzi o odległość, tak? Bo ja powinienem móc... Dobra, słyszę pająka. Tak, to był dźwięk pająka. Bardzo nieprzyjemne. Ja powinienem móc słyszeć, wiadomo, te otwieranie, zamykanie drzwi, ale nie aż z tak daleka. A wychodzi na to, że ten resource pack jest jakoś tak dziwnie skonstruowany. Coś tu się takiego dziwnego bukuje. Prawdopodobnie ta ilość resource packów, którą ogólnie mam wgraną, że jak jestem na odpowiedniej odległości, to po prostu słyszę wszystko. Ale kozacko ta wioska wygląda. W ogóle swoją drogą, ej, tutaj możemy znaleźć wiaderko. Co najwyżej będą trochę trzaskać drzwiami, jakby to nie zwracam uwagi. Więcej ziemniaków, więcej chlebów biorę. Znajdziemy tu coś ciekawego tak w ogóle? Czy niekoniecznie? Kolejny blast furnace. W sumie... Dobra, nie biorę. Siemanko, dzień dobry, kolejny golem. W sumie... I tak będą respić kolejnego golema, prędzej czy później, więc... Panie golem, czy ja mogę pana prosić? Pono tu. Ja potrzebuję żelaza. Więcej. Powiem wam, że bardzo przyjemnie gra się w takiego Minecrafta, bez jakiegoś takiego tryhardowania. Tylko takie zwykłe, normalne, klasyczne granie. Bardzo przyjemne. Zatęskniłem za tym. W ogóle właśnie, konik. Możemy mieć konika, tylko pytanie, który... Nie, ten ma mało w ogóle życia. Jakiś taki wolny. O, ten jest jakiś taki lepszy coś. Ty, ale byłbyś po mojej stronie, co? Mordo, błagam, bądź mym przyjacielem, ej, halo, nie mam siodełka, ale jakby wrócę po ciebie później, nie, tylko, no weź, ale uparty, halo, koniu, please, can you, konik, o tak, dobra, jakby, no i to jest wszystko, co ja mogę zrobić, ale mam konia, a to się liczy, dobra, to słuchaj, ja cię muszę tutaj zabudować, ty musisz tutaj zostać i czekać na mnie, ja po ciebie wrócę, obiecuję, tylko ty tutaj musisz siedzieć, prawda, tu, to dobrze, tak o to chodzi, tu mamy dyrta, zabudujemy sobie elegancko i ja tu sobie screenshota zrobię, ja po ciebie wrócę, ej, ja po ciebie wrócę, przestańcie czaskać tymi drzwiami, dobra, tak swoją drogą będziemy musieli spać, a co mamy tam w ogóle, normalny teren w sumie, nic nadzwyczajnego, więcej koników, więcej lasów. No taki bardzo klasyczny teren, ale taki idealny moim zdaniem w ogóle do jakiegokolwiek osiedlenia się, bo nie ma jakichś szalonych rzeczy, szalonych jakichś gór, nie wiadomo czego. A przypominam, że to jest wersja 1.19, więc tutaj nawet i Warden będzie. W sumie swoją drogą pójście do Ancient City na tym resource packu może być interesujące, ale to wszystko w swoim czasie, bo nie dam rady w pierwszym odcinku, nie ma opcji. Dobra, może ja się jednak przekimam, bo w sumie tak będzie chyba bezpieczniej, prawda? Chodzenie po nocy na pewno byłoby niesamowicie przyjemne i kojące i w ogóle, ale no, nie mam jeszcze na tyle opancerzenia, więc sobie podaruję. I tak poszukiwanie idealnego miejsca na bazę trwało nadal. Szedłem przez krzaki, drzewa, skakałem i szukałem. I kolejne pszczółki znalazłem też. Nie, w dalszym ciągu jest mi się ciężko mimo wszystko skupić na samym gameplayu, jakby totalnie o tym nie myślę, tylko przede wszystkim na razie staram się, nie wiem, staram nacieszyć moje oczy, moje wszystkie zmysły tym, co mam przed sobą, po prostu, bo to jest zbyt piękne. Zbyt piękne, żeby o tym nie mówić i żeby po prostu zająć się gameplayem. Ale spoko, to jest tylko pierwszy odcinek, pojaram się troszeczkę, później jeszcze troszeczkę jak będziemy w Netherze i później jeszcze troszeczkę jak będziemy w Cave'ach Ancient City i jeszcze troszeczkę jak dojdziemy do Endu, ale ogólnie myślę, że będziecie zadowoleni. Dzień dobry, a nie to miedź. Myślałem, że to żelazo. Dobra, jemy jabłko. Patrzcie, to normalnie do ogryzka, tak jest. Dobra, teraz bardzo poważna i ważna decyzja. Gdzie się osiedlamy? Nie mam bladego pojęcia. Serio. To jest pierwszy raz, gdzie ja po prostu jestem totalnie niezdecydowany co do miejsca osiedlenia się, ale chciałbym zrobić taki zwykły, klasyczny, turbo chillowy survival. Więc to nie musi być jakaś epicka miejscówka, to może być zwykła miejscówka, którą przerobimy na epicką. Tak. I wydaje mi się, że wrócę jednak tam, gdzie był lava pool i gdzie były te wioski blisko siebie, bo mimo wszystko będę miał dostęp do villagerów, a to się tak czy inaczej później przydaje. Z drzwiami być może sobie będę w stanie jakkolwiek poradzić. Może ktoś mi w komentarzach ewentualnie doradzi, co mógłbym zrobić, zanim nagram kolejny odcinek. I może faktycznie będę w stanie coś tutaj z tym podziałać, bo to jest jakaś kwestia tutaj, prawda, tego resource packa i tych dynamicznych dźwięków, prawda? Ale to miejsce, po prostu, to miejsce, tak jak na nie patrzę,
Wygląda naprawdę idealnie pod pazę. Serio. Szczególnie, że tam, w tym miejscu, mam taki zwykły, zwyczajny teren. Tutaj mamy fajny taką, no taki basen powiedzmy. Jedna wioska, druga wioska, tutaj lava pool. Wszystko pod nosem. Czego chcieć więcej? Nic, tylko budować. No i przy okazji za tamtą wioską, tutaj niedaleko, też mamy całkiem ciekawą górę i taką fajną polankę, na której możemy ogólnie sobie podziałać. Brązowa owca, kilka innych. Dobra, myślę, że dokładnie ta miejscówka będzie naszym domem. Serio, mamy tutaj idealny widok na tamtą wioskę. Tamta jest troszeczkę dalej, tak za pagórkiem. I na drugiej stronie mielibyśmy lava poola i ewentualne wejście do netheru. Wydaje mi się, że to jest najlepsze miejsce pod zrobienie bazy. Jako, że to ma być nasze miejsce bazy, fajnie by było sobie zasadzić troszeczkę trzciny, bo tak czy inaczej będziemy jej potrzebować na później. Przede wszystkim musimy zobaczyć w ogóle, co mamy w pobliżu. Czy jakieś cave'y, czy jakieś właśnie inne jeszcze tereny, jakieś biomy. Tam gdzieś w tamtą stronę za wioską widziałem sprusy drzewa, co jest akurat dobrą opcją, bo będziemy mieli dostęp do dużej ilości drewna, więc fajnie. Natomiast tutaj potrzebowalibyśmy jeszcze zlokalizować jakiś węgiel, żebyśmy mogli nieco więcej oświetlić sobie całego terenu. No i tutaj później można zrobić sobie jakiś mostek, coś tego. Kurczę, fajnie, można sobie tutaj podziałać. Dobra, to ustawmy sobie może gdzieś w tym miejscu kilka pochodni i taką małą, powiedzmy, plenerową bazę. O, łóżeczko, skrzyneczka, blast furnace, smoker, o, i zwykły piec. Elegancko mamy wszystko, resztę sobie tutaj normalnie możemy wrzucić. Nasz żelazny kilof to by się akurat przydał i ewentualnie trochę jeszcze patyków. I musimy znaleźć węgiel, żebyśmy sobie mogli w ogóle tutaj jakkolwiek jeszcze terenu oświetlić. To zobaczmy, czy mamy gdzieś może jakiegoś cave'ika. Bo tutaj wygląda to tak, jakbyśmy mieli. Dobra, mamy węgiel. Tutaj mamy chyba żelazo i miedź, albo tylko żelazo. Nie, to jest miedź, to jest żelazo. To jest chyba żelazo. Okej. Okay. Ten cave wygląda interesująco. Wygląda bardzo interesująco. Widzę bardzo duże żelaza. Tutaj będziemy mogli zejść. Uła. Dobra. Nie mam ze sobą łopaty. Wait. I w sumie, jako że mamy 7 sztabek żelaza, może zróbmy jakieś wiaderko z wodą. Przydałoby się jak najbardziej. I ewentualnie buty. Pierwsza część armoru. Zawsze coś. Wodę bierzemy ze sobą. I sprawdźmy, co mamy tutaj ciekawego. Tym cave'iku. Oczywiście tam raczej nie zejdę, bo tam może być bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie. Ale zapowiada się ciekawy cave, tak swoją drogą. I pierwszy węgiel jest mój. Ciekawe, że po ponad pół godziny grania na tym świecie wykopuję pierwszy węgiel. Ale tak jak mówiłem wcześniej, a jarałem się przede wszystkim i w dalszym ciągu jaram się samym wyglądem tego Minecrafta. Więc nie interesują mnie podstawowe inne rzeczy. No poza tym to ma być survival, prawda? A nie speedrun. Dobra, luknijmy, co tu mamy ciekawego, czy cokolwiek będę w stanie... Oh, o nie, nie mam tarczy, nie mam tarczy, nie mam tarczy, nie... O... dobrze, że mam respa... Nie, nie mam respa... Halloway... Jakie w ogóle bicie serca, jak ja się przestraszyłem, ej! Tak, bardzo blisko jesteśmy od naszego miejsca World Spawna. Jedyne co najgorsze, to tak, bo ja nie ustawiłem sobie respa tutaj, no właśnie, no właśnie. To będzie zemsta na Endermanie! Normalnie, gdybym grał na hardkorze, pewnie zrobiłbym sobie tarczę, ale że gram na survivalu, to tarczy sobie nie zrobiłem, bo po co? Gdzie jest mój miecz? Halo, wiaderko, dobra, wszystko tutaj, dobra, jest... Tak... Tak, dobra, chyba mamy wszystko. Zróbmy sobie trochę pochodni, elegancko. I po tego jakby Endermana już nie idziemy. Nie, absolutnie. Tam jest creeper, tam jest ciemno. Tam nie schodzimy. Ja się boję, ja się po prostu cykam. Ja tego nie potrzebuję. W ogóle właśnie to jest też fajne, bo przez to, że tutaj jednak są troszeczkę inne te tekstury, to nawet jeżeli zrobię sobie, powiedzmy, domek z tych takich podstawowych surowców, to i tak będzie wyglądał lepiej, niż gdybym grał na takim defaultowym texture packu, bo jednak będzie to wyglądało inaczej, wiecie o co chodzi. Ale spoko, pierwsza śmierć zaliczona, także pierwsza i definitywnie nie ostatnia, także jakby... jeżeli myśleliście, że to jest pierwsza i ostatnia śmierć, nie, absolutnie. Zanim ja dotrę do netheru, to jakby pewnie zginę jeszcze ze dwa razy, potem do endu kolejne ze dwa razy, no i jakby... mam nadzieję, że tego nie wykrakałem. Tu będziemy musieli zrobić sobie jakieś lepsze zejście w ogóle do tego cave'a, tak swoją drogą. No i ogarnąć sobie jakiś domek. Ale najpierw idźmy spać. No to mamy dzień trzeci na tym świecie i przydałoby się wreszcie zrobić jakiś mały domek. Więc dajcie mi chwilę, trzeba zebrać drewno.
Dobra, zebrałem lekko powyżej staka drewna i przygotowałem lekko teren pod całą budowę, bo myślę, że gdzieś w tym miejscu zrobimy sobie właśnie domek. Jest mały problem z budową całego domku, ponieważ nie mam zbyt dużo czasu na nagranie tego konkretnego filmu, a już nagrywam go około godziny, więc musicie to troszeczkę zrozumieć, że na sobotę jeszcze montuję 1000 dni hardcora. Plus jeszcze ogarniałem przez chyba godzinę albo dwie cały ten, powiedzmy, resource pack, te wszystkie modyfikacje i tak dalej, żeby ten Minecraft wyglądał tak, jak wygląda, co też zajęło dużo czasu i na dzisiaj mam już niestety limit mojego czasu, ale spokojnie, bo jak tylko uda mi się uporać jutro, mam nadzieję, z całym projektem, nagram kolejny film i jak najszybciej pojawi się kolejny odcinek właśnie z tej serii, czyli Minecraft Survival. Ale wygląda jak trailer, coś w tym stylu, mniej więcej jakiś taki tytuł tej serii, myślę, że będzie. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że ciepło przyjmiecie tą serię i w ogóle spodoba wam się pomysł na całą seryjkę właśnie w takim klimacie trailera minecraftowego. Widzimy się w następnych odcinkach, zapraszam do subskrypcji, łapeczki w górę oczywiście i jak najbardziej odsyłam do sklepu, bo macie drop do 2 września jeszcze dostępny normalnie. Także widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, do następnego, trzymajcie się i pa pa!